Andrzej Gołota dużo pomógł mi na początku mojej kariery. Trochę żałuję, że teraz nie jesteśmy kumplami. Tak. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie. To jest Box, Tomek Adamek i lista 20 pytań, tak nie? Pytanie, czy jest stres przed pytaniami, które będą no wścibskie, trudne, na pewno łatwych nie będzie. Nie. No i pięknie. Dobra, Tomku, zaczynamy w takim razie. Walka, za którą najbardziej się wstydzę, to walka z Arturem Szpilką. Nie. Gdyby walka z Witalijem Kliczko odbyła się w USA, wygrałbym ją. Tak. Atakując wagę ciężką, bardziej myślałem o pieniądzach niż o przejściu do historii. Nie. Jestem najlepszym polskim pięściarzem w historii. Nie wiem. No to niech ten pomidor jest wykorzystany. Nie. Okej. Gdybym urodził się w USA, byłbym mistrzem świata trzech kategorii wagowych. Tak. Rewanż ze Szpilką w KSW? Przez chwilę zastanawiałem się nad tym. Nie. Kiedyś mówiło się o mojej walce z Błachowiczem w boksie. Pokonałbym go tylko przednią ręką. Nie. Gdyby żona mniej mnie pilnowała, w pewnym momencie mojej kariery woda sodowa uderzyłaby mi do głowy. Tak. Gdyby Gołota, Adamek i Michalczewski pracowali przy polskim boksie, mielibyśmy teraz mistrza świata. Tak. Najczęstszym powodem moich kłótni z żoną jest mój powrót do ringu. Tak. Pod skrzydłami Andrzeja Gmitruka byłbym najlepszym ciężkim na świecie. Nie. Nie rozumiem, jak można skończyć karierę bokserską i nie mieć za co żyć. Tak. Chciałbym na stałe mieszkać w Polsce. Nie. Brakuje mi w USA tego, że nie jestem aż tak bardzo rozpoznawalny jak w Polsce. Nie. Andrzej Gołota dużo pomógł mi na początku mojej kariery. Trochę żałuję, że teraz nie jesteśmy kumplami. Tak. Rozmawiając o sukcesach w polskim boksie, można mnie porównywać tylko z Darkiem Michalczewskim. Nie. Angażując się w nowej roli w polskim boksie, zdaję sobie sprawę z tego, że nie będę na tym zarabiał. Tak. Nie ma takiej kasy, która przekonałaby mnie do walki we Freak Fightach. Nie. Poza sparring partnerami, najbardziej polskim pięściarzom brakuje odpowiedniego podejścia mentalnego. Tak. No i to wszystko. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.